Halo, dzień dobry! Witamy, witamy! Jakby to rzec? Roadwork 2017, oficjalnie zaczynam. Jest 6 marca. Jadę tutaj w lewo. Jest 6 marca. No i co, ja w końcu się wziąłem zakręcenie. Trochę się pozmienia w tym roku, ale o tym zaraz wam opowiem. Haha, żeby nie było. Pyk! No więc tak, miałem się odezwać wcześniej, ale cały dzień mi tutaj pada. Strasznie do dupy światło, no ale mniejsza z tym. Przede wszystkim, no tak, dlaczego zacząłem tak, a nie inaczej? Czerwona. Podjąłem decyzję, że muszę najpierw zejść z materiału, który mam nakręcony, sfilmowany, zmontować to, udostępnić, tak żeby nie mieć zaległości, bo będę chciał robić teraz wszystko na bieżąco. Tak więc dzisiaj załadowałem towar w Dijon we Francji i jadę do Irlandii. I taka trasa na dzisiaj i na jutro. Ale mniejsza z tym. Wróćmy do tego, co najważniejsze dzisiaj, czyli jaki jest plan na Roadvloga 2017? Przestało padać, pogoda się zrobiła trochę ładniejsza do jazdy. Tak, wiem, że mam skręcić. Przede wszystkim Roadvlog teraz będzie jakby taki grafik tygodniowy będzie miał. Chciałbym zostawić sobie 2 dni dla siebie, takie tylko dla mnie. I wpadłem na taki pomysł, że od poniedziałku do piątku będę kręcił normalnie odcinki, tak jak teraz, aczkolwiek będę starał się unikać tematów stricte związanych z moją pracą. Tak, żeby tą pracę odciąć trochę, natomiast dla tych osób, które są bardzo zainteresowane busiarstwem i tym, co związane z tą pracą, jakimiś poradami i tak dalej, że tak powiem, przeznaczyłem soboty. W soboty będą odcinki, w których całego tygodnia jakieś takie rzeczy, które mi się rzucą w oczy i gdzieś tam nagram, typu jak sobie poradzić tu, czy tam jak kupić winietę, czy tu ile kosztuje, będę to wrzucał do sobotniego odcinka. No i omawiał. Dodatkowo tam na jedno pytanie bądź dwa pytania zawsze odpowiem w sobotę. Chyba że trafi się jakiś taki temat bardzo do omówienia, taki bardzo, bardzo, no to poświęcę wtedy cały odcinek. A w niedzielę to będzie takie luźne pogadanie, jak będę gdzieś jechał, to będę jechał. A jak nie, to po prostu zrobię cotygodniowe Q&A i myślę, że jakoś to będzie. No i w ten oto sposób będzie więcej rzeczy na temat mojego życia codziennego w trasie, aniżeli trasy. Dlatego, że wiele się też zmieni w tym roku. Gdzie ja mam kluczyki? We'll be right back.
Czas może nie jest najlepszy. Czy czas, ogólnie czas do dyspozycji. Ale pora na prysznic. Kiedyś tu trzeba było tiketu używać, teraz już nie trzeba. No i to rozumiem, można żyć. Właśnie, bo wam nie pokazywałem. Kiedyś pralki były tam. Testy pierwsze. Także niedługo będą automaty już na Transmarku. Bo wyjście tutaj to jest... Stoi moja bryka. Jedziemy dalej. W ogóle to wam nie mówiłem, Adery wiozę na otwartych tablicach i w Calais jadę na port, a nie na tunel. Pierwszy raz odkąd tutaj pracuję będę jechał do Anglii, znaczy jechał, płynął. Zazwyczaj jeździłem pociągiem, teraz będę płynął promem. Taka zmiana. Tu tak dawno nie byłem, że nie wiem o co chodzi. Normalnie jest po prostu masakra. Muszę przyznać, że tutaj się tak pozmieniało, że nie wiem co tu się dzieje, nie? Grubo. No ale na porcie nie byłem prawie rok, więc... Mieli prawo sobie pogrzebać, jak to oni. No, to się najechałem. Port of Calais. Na czym polega problem? Już wam tłumaczę. Klient, który dawał mi papiery, dał mi dokument. Do ładunków niebezpiecznych dostajemy zawsze takiego nota. Dodatkowy dokument mówiący nam jak gdzie i w ogóle trzeba to transportować. No, tylko że ja dostałem nota tylko na ADR, a ADR to jest skrót, nie pamiętam dokładnie jak to było, ale to jest transport drogowy, bo na transport morski aparat mi zjeżdża, na transport morski jest IMDG, czy jakoś tak, już nie pamiętam, czy IMO, mniejsza z tym. No, ale wracając jeszcze na chwilę do tematu mojego kanału i zmian w tym roku. Przede wszystkim chcę wprowadzić kilka takich twardych zasad i się ich wreszcie trzymać, bo mam z tym straszny problem. Ponieważ jak wiecie lub nie, jestem zwolennikiem wolności słowa. Nigdy nie lubiłem jak ktoś coś cenzuruje. Ale niestety no, zachowanie niektórych komentujących schodzi do tak niskiego poziomu, że muszę zacząć reagować. I obiecałem sobie, że począwszy od tego odcinka, każda osoba, która, nieważne czy to mnie, czy kogoś innego, będzie w sposób jawnie wulgarny wyzywać, będą padały wulgarne słowa w kierunku do obojętne kogo, będą leciały po prostu bany, nawet nie będę się zastanawiał, czy ta osoba stoi po mojej stronie, czy nie po mojej stronie. Mieliście sytuację z panem Stadolakiem kiedyś, gdzie dużo osób chcąc mnie bronić weszło i zrobiło tam gnój. Co mi się bardzo nie podobało, więc jeżeli ktoś ma ochotę robić gnój i wyzywać innych, nieważne czy stoi w mojej obronie, czy przeciwko mnie, będą leciały bany, bo czegoś takiego nie toleruję.
No i to by było w sumie na tyle z takich zapowiedzi. Myślę, że większość tak okaże się w praniu, co i jak będzie. W każdym razie, tak jak mówię, weekendy będą dla mnie, a weekendy będą takie odcinki, myślę, że w miarę ciekawe. Postaram się, aby to było ciekawe. Tymczasem 21. Ja dzisiaj już nigdzie nie pojadę, nie popłynę raczej. Pewnie do rana tutaj waruję, także jutro rano zobaczymy się znowu w porcie w Calais. I będę wam zdawał relację z tymi papierami, no bo co? Wyjdzie w praniu, czy dostałem, czy nie, czy jestem, czy nie. Czasami jest tak, że klient coś tam przeoczy. Życie. Słuchajcie, żeby nie było, nie jestem tutaj sam. Mam kolegę, który przeżywa jeszcze gorsze. Chcesz powiedzieć cześć? Siema wszystkim, jestem wkurwiony. Powiedział właśnie, to w ogóle to moja konkurencja, czy nasza konkurencja, nie? Tak sobie stoimy we dwóch? Z podobnym problemem, tak? I jakby ktoś się wybierał do Calais, to nie razem. Port może za chwilę zniknąć. Ja pierdykam. Kolega z konkurencji właśnie poszedł z papierami jeszcze raz, bo coś tam dostał. Ja jeszcze, zanim pójdę spać, bo idę spać już zaraz, to chciałbym wam tylko powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Mianowicie, jak to będzie wszystko zorganizowane, bo do tej pory, jak wiecie, wyglądało to tak, że ja wysyłałem materiał Przemkowi, czy dawałem mu ten materiał, jak dopiero jak wróciłem do Polski. Teraz będę montował, renderował wszystko sam i gotowe odcinki wysyłał mu do Polski, więc ten odcinek, który oglądacie, był nakręcony 2 tygodnie temu, bo dzisiaj, dzisiaj to kręcę, zmontuję, wyślę to w poniedziałek, dojdzie to do Polski, w poniedziałek zaczynamy, więc 2 tygodnie opóźnienia z roadvlogiem będzie. Dami vlogi, czyli te moje nowe daily vlogi, będą puszczane po prostu jak będę w domu. I jak tylko będę w domu, to będzie przerwa automatyczna w roadvlogu i będę wracał z roadvlogiem w momencie, kiedy wyjadę. Tak, żebyście mieli codziennie co oglądać. Także na dzisiaj to tyle i jeszcze raz do zobaczenia jutro w porcie w Calais. Trzymajcie się, dobrej nocy. Pyk!